Wracamy do Londynu, zapraszając Państwa na ciąg dalszy mitingu Diamentowej Ligi, prezentując zawodniczki, które pobiegną na 100 metrów przez płotki. Jessica Ennis-Hill, to jest gwiazda, wieloboistka w siedmioboju, pięcioboju w hali. Mistrzyni świata, mistrzyni Europy, mistrzyni olimpijska. No, więcej mówić nie trzeba. Cindy Ofili, Tiffany Porter, Dawn Harper, Nelson teraz na Państwa ekranach. Amerykanka, która w tym sezonie ma trzeci czas, no ale też życiówkę na poziomie 12.37. I obok Jasmine Stower, z którą zobaczymy, jest absolutnie najlepsza. Ale jest też Briana Rollins, która pobiegła w swojej karierze 12.26. I to był wynik, który pozwolił jej zająć czwarte miejsce, trzecie właściwie w klasyfikacji wszechczas z pokonywaniem płotków. I Lolo Jones raczej ostatnio zjazd w dół, powiedziałbym, niż wystrzał w górę. To już raczej schyłek, tak przynajmniej twierdzą fachowcy. Ma duży problem z techniką też, ale ma też duży problem, by radzić sobie z tą śmietanką, którą reprezentuje m.in. Dawn Harper Nelson czy też Briana Rollins. Mamy także serii test Solomon reprezentującą Wielką Brytanię. Monaco w zeszłym tygodniu wygrała Sherrika Lewis 12.46, Dawn Harper Nelson zwycięstwa w Birmingham i w Lozannie. No i zobaczymy, jak będzie tutaj za chwileczkę. Realizator pokazuje tor pierwszy, Jessica Ennis-Hill. To zrozumiałe dla Brytyjczyków, to niezwykła gwiazda, mistrzyni olimpijska w wieloboju. Wróciła po urodzeniu dziecka i będzie się przygotowywała bardzo mocno, intensywnie do igrzysk w Rio de Janeiro. Nie wiem, co będzie z Rollins, ale gdzieś podświadomie stawiam w roli faworytki tutaj Stowers, jeśli wytrzyma. A jeśli będzie wszystko przebiegało zgodnie z dotychczasowymi normami, to Dawn Harper Nelson będzie pierwsza. Bez fal startu. No i zobaczmy, Dawn Harper Nelson, jak ona ładnie prowadzi ten bieg. Porter jest póki co na czele. Porter pierwsza, Dawn Harper Nelson nie będzie, ale Jasmine Stowers właśnie pokazuje tę klasę. Jest rekord meetingu. 12.47, rekord meetingu odebrany Kanadyjce Priscilla Schlipp z 2010 roku. Wytrzymała, znów jest wielka. Mamy pod wiatr, minus 1,2 metra na sekundę, także można zaryzykować twierdzenie, że przy optymalnych warunkach byłoby poniżej 12,40. Jasmine Stowers potwierdza, że jest w tym sezonie naprawdę świetnie przygotowana. Było trochę problemów, o czym wspomniałeś, fal starty, jedna wywrotka. Powiem ci więcej, Stowers nie wystartuje w Mistrzostwach Tak, Świata. Przegrała Mistrzostwa Stanów. W Mistrzostwach Stanów, a tam nie ma zmiłuj się. Tak, tam jest bezwzględnie. Pierwsza trójka reprezentuje Stany Zjednoczone na Mistrzostwach Świata, a tutaj Stowers, to wspomniałeś, to jest jej pierwszy sezon na takim poziomie, nie jest jeszcze i tam widać Solomon wytrącona. Ona jest szybka, tutaj ta technika też jest jeszcze troszeczkę do poprawienia, ale jest niesamowicie mocna, ten rytm jest nieprawdopodobny, popatrzmy. Ani jednego płotek, tak troszeczkę jakoś bokiem. Tak. Tak, ale to absolutnie nie wpływa na jej rytm, który między płotkami jest niesamowity, nieprawdopodobny. Ta szybkość jest ogromna. Jasmine Stowers, zwyciężczyni z rekordem meetingu 12.47. I prawie dwie dziesiąte wolniej Harper Nelson. Briana Rollins 12.65, a dalej trzy Brytyjki i Lolo Jones na końcu. Solo.